Gorde, trzeba samochód ładować. Najlepiej ze słońca bezpośrednio, żeby jeden do jednego wykorzystywać. A tutaj mamy taką sytuację, że panele są zamarznięte, zaśnieżone, trzeba odśnieżyć. No i wtedy będziemy jeden do jednego jechali. Dobra, wszystko rozszarpane. A dlaczego to zaraz zobaczycie? Zmieniamy trochę ustawienia, żeby jedna fotowoltaika obsługiwała co innego, druga fotowoltaika co innego. To teraz poleci taka mała reklama. Bardzo serdecznie dziękuję chłopakom z Electric Mobility, a w szczególności Michałowi, który mi to wszystko wyłożył, bo ja wrzuciłem sobie taki post, jaką ładowarkę kupić i dostałem zwrotną informację od niego z wytłumaczeniem, dlaczego tak, dlaczego nie, bo wszyscy chcą nam tylko sprzedać, a tutaj było. Mega wytłumaczone, dlatego jestem im winien taką małą promocję. Jeśli byście chcieli korzystać z jakichkolwiek rozwiązań do samochodów elektrycznych, to warto tutaj do nich się odezwać. Nawet widzę, że są też ubezpieczenia samochodów, więc warto, warto po prostu uderzyć do chłopaków, dlatego że jakoś nie widziałem takiego. Problemu, żeby mnie na coś tutaj naciągać, tylko bardziej wytłumaczono mi. Ja nawet nie mówiłem, że chcę kupić najpierw, tylko chciałem, bo odezwał się do mnie Michał na grupie samochody elektrycznej. A wiadomo, że jeżeli zaczynacie przygodę z elektrykami, to za przeproszeniem niewiele wiecie. O tak powiem delikatnie. Niewiele wiecie, dlatego warto zadzwonić, zapytać. Popytać. Zresztą tutaj też jest fajnie to zrobione, tak, że bardzo dużo jest takich postów tłumaczących, dlaczego tak, dlaczego nie. Jeżeli chodzi o na przykład profesjonalną instalację ładowarek Wallbox, to tutaj mamy wytłumaczone, w jaki sposób możesz to zrobić sam. Ale jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić sam, to zawsze możesz zgłosić się i poprosić, żeby był montaż. Oczywiście on będzie płatny, ale jeżeli no nie jesteś w stanie, nie potrafisz tego zrobić sam, nie masz własnego elektryka, który by Ci pomógł w, w, takim, w takiej instalacji, to zawsze możesz sobie to w ten sposób rozwiązać. Dzięki bardzo jeszcze raz, Michał. Słuchajcie, będziemy montowali ładowarkę: ładowarkę firmy Webast. Żeby było dobrze, jeżeli chodzi o moją tutaj energię w domu, to trochę poprzepinaliśmy pompę ciepła, przepięliśmy do nowej instalacji, a ładowarka będzie chodziła razem z domem pod starą instalacją. Zobaczymy jak to będzie. Powinno przynajmniej tej energii mi wystarczyć. Słuchajcie, chciałem trochę przeoszczędzić, jeżeli chodzi o ładowarkę, ale chłopaki mi tutaj doradzili. Też dostałem bardzo dobry rabat i dla Was też będę miał rabat. Zresztą o tym powiem troszkę później. Doradzili mi tą ładowarkę, bo chodzi o to, że ona ma bardzo dużo zabezpieczeń, które no, na bezpieczeństwie, że tak powiem, się nie oszczędza, więc dlatego ta ładowarka. A co będzie dalej, to poopowiadam później, bo na razie nic jeszcze na jej temat nie wiem. Podłączymy, pokombinujemy. Wiem, że ma się łączyć z internetami i że będziemy widzieli zużycia i tak dalej, i tak dalej, ale zobaczymy. No, i tak. Montujemy sobie tutaj. Ładowarkę. Okazuje się, że elektryk, który tutaj robił wcześniej, doprowadził do gniazda siłowego przewód 4 razy 2,5. Tak panowie? 5x2. 5x2 5 razy 2,5. A ładowarka, i tutaj jeszcze odchodzi, że tak powiem, przewód na yy, lokal. 5 razy 6. Smutne to jest, bo myślałem, że już się będzie ładowarka, ale skoro chłopaki tak mówią, Trzeba ich słuchać, tak? Tak jest. Rombek się nie odzywa w ogóle już nic. Nic nie chcę, nic nie chcę mówić, ale nie, no to tak jest. Słuchajcie, podstawa to jest bezpieczeństwo. Tyle na ten temat. Skoro prowadzę ten kanał, to chciałbym wam przedstawiać pewne rzeczy w sposób taki, żebyście Wiedzieli, czy ten samochód elektryczny też się opłaca, znaczy opłaca. Co to znaczy opłaca, to już jest zupełnie inny temat, ale to o tym nie będziemy w tym odcinku rozmawiali, ale żebyście zobaczyli. Jakie są faktyczne zużycia, i jak to wszystko wygląda, bo chciałbym wam o tym też troszkę powiedzieć. Dostałem oczywiście jakiś tam rabat, bardzo serdecznie za niego dziękuję. No i dla was też mam, rabat 10% a wszystko, na co to ten rabat jest, będziecie mieli w opisie filmu, ale dlaczego skłoniłem się ku tej ładowarce? Po pierwsze Wyszedłem z założenia, że ładowarka mobilna nie jest mi potrzebna, dlatego że jeżeli będę gdzieś dalej wyjeżdżał, to stać mnie na to, żeby załadować sobie samochód z stacji ładowania, a większość będę ładował w domu. A gdyby nie daj Boże, przyszła taka sytuacja, że musiałbym się, że tak powiem, załadować, to naładuję się z tej ładowarki, którą mam dołączoną, czyli tą 2,5 kW. Ta dołączona do samochodu. Dlaczego skłoniłem się ku temu? Dlatego, że tutaj mamy możliwość, po pierwsze jest aplikacja, która zapisuje wszelkie zużycia, jakie pobraliśmy z sieci i tak dalej, i tak dalej. Kolejna jest to, jest jako aplikacja, jako też strona internetowa, więc będzie można takie rzeczy podglądać, ile ten samochód pobrał i, i jakieś statystyki roczne prowadzić. Kolejna rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo skłoniła ku temu, bo jak interesowałem się takimi wallboxami, jak połączymy z naszą siecią prądu zmiennego, jest taka szansa, aczkolwiek no, prawdopodobnie to się nie wydarzy, ale może być taka sytuacja, że na przykład samochód puści nam się do sieci. Energię i w ten sposób moglibyśmy zrobić krzywdę albo komuś, albo urządzeniom, które są w domu. A tutaj jest takie zabezpieczenie, które mniej więcej kosztuje 1200-1500 zł, a nawet podobno do 5000 zł, ale tego to nie sprawdziłem. Wiem na pewno, że około 1200 zł jest takie zabezpieczenie, aby właśnie gdyby nasz samochód puścił, uszkodziłby mu się ten BMS i puściłby nam energię do domu, to żeby zabezpieczyło się i żeby nie, nie poszło do tej sieci, tak? W ten sposób. Jest jeszcze dużo innych zabezpieczeń, chociażby to, że ten kabel, który jest zastosowany, przewód ze złączem typu drugiego jest certyfikowany i o minimalnej żywotności 10 tysięcy podłączeń. To nawet gdyby dwa razy dziennie podłączał samochód, to jest to około 15 lat, więc no jest to produkt, że tak nazwałbym to Premium, więc warto, warto. Zresztą, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania i byście się zastanawiali nad ładowarką, to warto zadzwonić do chłopaków z Elektromobility, dlatego że oni mają naprawdę bardzo dużą wiedzę i dużo rzeczy ciekawych mogą wam powiedzieć. A tych ładowarek jest, że tak powiem, multum, więc jeżeli byście byli zainteresowani, nie wiem, bardziej rozwiązaniem mobilnym, bo uważacie, że to jest dla Was, no to trzeba sobie szukać czegoś, co jest dla Was, dlatego że to naprawdę jest, możliwości jest mnóstwo. Mnóstwo jest możliwości różnych przerakich. Zastanawiałem się też nad takim systemem, dlatego że tu jest taka ładowarka przenośna, też 11-kilowatowa, akurat tutaj kliknąłem 22-kilowatową, ale jest też 11-kilowatowa i jest na zasadzie takiej, że mamy takie złączki i te złączki sobie po prostu załączamy w sposób taki, gdzie jesteśmy i tak dalej. Tylko, że ja chciałem mieć takiego wallboxa na ścianie yy, stacjonarnego, no i z zapisem tam Wi-Fi, siri i tak dalej, żeby to wszystko było, żeby mógł sobie też do prowadzenia kanału pokazywać Wam pewne statystyki. Dobra, musimy tutaj zióły pozaklejać, bo jednak tutaj nie będzie zamontowana ładowarka z dwóch względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że samochód stoi po tamtej stronie i ten kabelek nie starczałby tak jak, tak jak byśmy chcieli. A po drugie, po zamontowaniu ładowarki tutaj na środku, mam możliwość ładowania jej jak wjadę tyłem samochodem do garażu i jakbym wjechał przodem, sprawdzałem też bez żadnego problemu Dam radę się, że tak powiem, z ładowarką połączyć. Ładowarka sama w sobie bardzo fajna, w sensie ładna. Jeśli niektórzy patrzą na takie rzeczy, to jest ładna, fajnie się komunikuje. Nie musimy żadnej aplikacji używać do tego, żeby ją odpalić. Ale z aplikacji możemy dużo rzeczy fajnych zobaczyć, które wam pokażę w przebitce i tam wam pokażę. Zresztą ze studia wam to wszystko pokażę. No i co jest bardzo fajne, to jest to, że można tutaj sobie odwiesić kabelek, czyli ten kabel nie musi nam leżeć gdzieś na ziemi. Tutaj mamy taką spinkę, w którą wpinamy sobie wtyczkę. Tam jest taka kuleczka, nie wiem czy widzicie. Widzicie, i ona tak fajnie zapina nam wtyczkę, żeby wtyczka nam nie wisiała, nie spadła. I to tak estetycznie się, że tak powiem, trzyma kubek. Dodatkowo zabezpieczyłem. Przepięciówką, i to się chyba nazywa nadprądowy czy, czy przeciwprądowy. Nie, nie znam się na tym. Wy się znacie na pewno lepiej, więc mi napiszecie, ale takie miałem zalecenia od chłopaków z Electric Mobility, żeby założyć takie zabezpieczenie dla bezpieczeństwa. Gdyby miało się coś stać, gdyby jakieś przebicie się stało, to żeby się komuś krzywda po prostu nie stała. No i w końcu wyszło tak, że poprzepinałem troszkę i. Pod tą fotowoltaiką mam podpiętą właśnie ładowarkę i dom, a pod tamtą fotowoltaiką mam podpięty ten mały domek, który tam się z tyłu, że tak powiem, jest i tam praktycznie odbiorów nie ma, i pompę ciepła. Pompę ciepła żeśmy sobie tutaj doprowadzili do tej skrzyneczki. Zaraz będziecie mi mówili, że jest nieładnie, ale kurde, nie miałem takiego fajnego czegoś, jak chłopaki z sanektorami tutaj założyli. Może! Jak dokupię, to sobie założę, żeby to ładnie wyglądało, bo faktycznie byłoby zdecydowanie lepiej. No i tutaj jeszcze będzie korytko zamontowane, ale to e, muszę podjechać po prostu kupić, bo chcę tutaj korytko i tam korytko, żeby to jakoś wyglądało. O tym Wam powtórzę jeszcze 100 razy przy okazji, jak robicie dom nowy i wychodzi Wam, nie wiem, 100 obwodów w rozdzielnicy. Rozdzielnicy to zróbcie sobie przynajmniej 150 wolnego miejsca przynajmniej dlatego, że później wychodzą takie sytuacje, że ja już w tej chwili to jestem tak tam upchany, że nie jestem w stanie włożyć dosłownie nic. Zupełnie absolutnie nic nie jestem w stanie włożyć w tą skrzyneczkę, a zawsze nie ma takiej opcji, żebyście nie dorabiali czegoś. Nie ma takiej opcji w życiu, żebyście nie dorabiali. 10 lat minęło, pojawiły się yy, pompa ciepła która już nie jest zabezpieczana z tamtej rozdzielni, tylko ma, rozdziel ma swoją taką rozdzielnię przy pompie zabezpieczającą, ładowarka, ma swoje zabezpieczenie tutaj. Po prostu tak to później wychodzi. A gdybyście mieli to wszystko, to wtedy tylko prowadzimy sobie kabelki. Wiadomo, kabli nie przygotujemy wszystkich, no bo nigdy nie wiemy, co tam się może pojawić. Zresztą w przeciągu 10 lat to się może tyle rzeczy pojawić, że, że to jest głowa mała, nie? No ale wiecie o co chodzi. Warto zrobić sobie większą, Rozdzielnie, bo jak będzie większa rozdzielnia czy tam rozdzielnica, no to wtedy będziecie zabezpieczeni, tak, że zawsze jesteście w stanie coś tam dołożyć. Na tym nie oszczędzać. I na bezpieczeństwie też nie oszczędzać, bo to jest kurcze. Najważniejsze, żeby się nikomu krzywda nie stała. No i tytułem końca: oczywiście odświeżać moduły fotowoltaiczne, żeby prąd płynął nam ostro. No i najważniejsze, słuchajcie, nie zostawiać aparatu na ziemi. Jak pies chodzi po podwórku, bo takie rzeczy się dzieją. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście jeśli nie subskrybujesz kanału, to kliknij subskrybuj. Oczywiście łapka w górę mile widziana. I do następnego. Cześć!